Szanowni Państwo, są takie momenty, kiedy coś się kończy. Każda przygoda się zaczyna, każda przygoda się kończy. I ten moment właśnie dla mnie między innymi nadszedł. Tak się jakoś złożyło, czy to przypadek, czy symboliczne, że akurat pan prezydent podpisał traktat lizboński trochę wcześniej, który może uruchomić proces zakończony być może nawet rozbiorem państwa polskiego. Nawet pióro mu się zbuntowało, a mówią, że przedmioty martwe nie mają swojego rozumu. To nieprawda, przedmioty martwe swój rozum mają, często nawet lepszy niż niektórzy ludzie. No a w tydzień później odbył się konwent Unii Polityki Realnej we Wrocławiu, na którym rezygnację, czy po którym rezygnację z członkostwa w Unii Polityki Realnej złożył Janusz Korwin-Mikke, jeden z założycieli, były prezes Unii Polityki Realnej. Ja ku mojemu pewnemu zaskoczeniu, ponieważ przez nikogo nie byłem o tym wcześniej oficjalnie informowany, ani też proszony o opinię, zostałem uhonorowany, podobno nawet jednomyślnie, godnością członka honorowego. Ani no, nie aspirowałem do tej godności. I powiem szczerze, że w tych okolicznościach mam takie wrażenie, że została ona mi nadana, że tak powiem, instrumentalnie. Być może, że nie było takiej intencji, ale no nie mogę się oprzeć wrażeniu, że moja osoba posłużyła jako rodzaj narzędzia kary na Janusza Korwin-Mikke, co no nie napawa mnie radością, muszę powiedzieć, ponieważ razem z Januszem Korwin-Mikke w 1987 roku podpisałem się pod aktem założycielskim Unii Polityki Realnej. Chociaż nie wydawało mi się wtedy, że kiedykolwiek ta partia będzie oficjalnie działała, a nawet rzeczywistość, rozwój wypadków był taki, że nawet pewne złudzenia stały się naszym udziałem. No a teraz przychodzi kres w sytuacji, kiedy dla Janusza Korwin-Mikke nie ma miejsca w Unii Polityki Realnej. Ja też nie mogę w niej pozostać. Nie oskarżam o nic nikogo, ani do nikogo nie mam pretensji, tylko po prostu stwierdzam, nie bez pewnej melancholii, że moja przygoda z Unią Polityki Realnej dobiegła końca.